Tomasz Dasy, witam Państwa, zapraszam na magazyn Kolej Wizja. Większość kolei wąskotorowych w Polsce ma prześwit toru 750 mm. Jedynym wyjątkiem jest kolej wąskotorowa na Śląsku, która ma aż 785 mm prześwitu, czyli o 35 mm więcej. A to oznacza, że nie można sobie tak po prostu wziąć taboru z tamtej kolejki, postawić na własny tor, ponieważ nie będzie pasować. My pojedziemy dziś na Śląsk, odwiedzimy Bytom i przejedziemy się tam takim specjalnym pociągiem, EC. A co to oznacza? Zaraz zobaczycie. Pod koniec kwietnia bieżącego roku Warszawski Urząd Transportu Kolejowego oraz Berlińska Fundacja Praw Konsumenckich Stiftung Warentest opublikowały raporty dotyczące opóźnień pociągów osobowych w swoich krajach. W zależności od przewoźników statystyki są różne. W 2010 roku co czwarty polski pociąg nie przyjechał na czas. W sumie w zeszłym roku pociągi były opóźnione o prawie 140 tysięcy 100 godzin. Daje to średnie opóźnienie około 23 minuty dla każdego z nich, a to około 6 minut przeliczone na wszystkie uruchomione w kraju pociągi. Przy tym niektóre z nich przyjechały o 2 godziny później. Przewoźnicy odwołali 21 159 kursów, to jest 1,4% wszystkich zaoferowanych w 2010 roku relacji kolejowych. Największą punktualnością wykazała się spółka WKD, a najmniejszą spółka Arriva RP. PKP Intercity oraz przewozy regionalne były tylko nieznacznie punktualniejsze niż Arriva. Spółka PKP Intercity wyjaśniła nam, że powodem opóźnień są m.in. prace torowe oraz kiepski stan torowiska, zły stan lub brak taboru, no i powódź oraz zima. Ze 110 tysięcy pociągów Intercity odwołano zaledwie 0,11% połączeń, a po zakontraktowaniu 750 napraw wagonów problemy taborowe powinny się jeszcze zmniejszyć. Pod koniec 2007 roku niemiecka Fundacja Konsumencka poinformowała, że poprawiła się punktualność państwowego przewoźnika Deutsche Bahn. Po zakończeniu prac remontowo-budowlanych na szlakach kolejowych tylko co dziesiąty dalekobieżny pociąg był opóźniony o więcej niż 10 minut. Najnowsze badania punktualności dotyczą okresu między czerwcem 2010 roku a lutym 2011. Fundacja informuje, że każdy trzeci dalekobieżny pociąg był opóźniony. 14% z nich miało opóźnienie od 2 do 3 minut, 7% spóźniło się o więcej niż 30 minut. W 42% opóźnienia miały pociągi nocne, ICE oraz Eurocity w 34% oraz ICE w 29%. Pociągi regionalne były opóźnione tylko w 15% relacji. DB krytykuje statystykę. Jej zdaniem nie można brać pod uwagę w statystyce drobnych opóźnień do 5 minut. Poza tym należy zbadać opóźnienia w ciągu całego roku, a nie tylko w ciągu najcięższych 6 miesięcy, włącznie z zimą. Patrząc na cały rok, pociągi Deutsche Bahn ponoć są opóźnione tylko w 10% wszystkich relacji. Poza sezonowe problemy po stronie niemieckiej wyjaśnia Hans Leister, prezes prywatnego niemieckiego przewoźnika Keolis. Jesteśmy częścią całego systemu kolejowego. Nie możemy być punktualni, dopóki cały system tworzy problemy. A tak jest niestety obecnie w Niemczech. Sieć kolejowa nie jest rozwinięta w takim stopniu, jak wymagają tego założenia rozkładów jazdy. Ta krytyka dotyczy DB, a przede wszystkim polityków. Przewoźnik Keolis obsługuje relacje regionalne, m.in. pod nazwą Eurobahn. W służbie ma zespoły spalinowe Stadlera typu Flirt, rozwijające prędkość do 160 km na godzinę. Jeździ po dobrych trasach, ale problemy pojawiają się na dworcach węzłowych, nie zawsze dostosowanych do dużej ilości pociągów oraz przy ekstremalnych warunkach atmosferycznych. Nowoczesne pojazdy szynowe szybciej ulegają awarii niż te starsze. Takie doświadczenia ma Deutsche Bahn, w pewnym stopniu my również. Na przykład zimą DB, ale i my mamy poważne problemy, kiedy z powodu obfitych opadów śniegu i oblodzenia schodów przy drzwiach nie chcą się one otworzyć. Tym problemom staramy się zapobiegać prostymi sposobami. Dla nas jest to mniej uciążliwe niż dla DB. U nich przy dłuższych dystansach do przejechania problemy się sumują.
Nasi zleceniodawcy, czyli publiczne instytucje zamawiające przewozy regionalne, zadecydowały, że nie możemy czekać na opóźnione pociągi innych przewoźników. Najważniejsze jest, że nasze własne przewozy są punktualne, bowiem większość pasażerów podróżuje z nami tylko w regionie. Każde opóźnienie naszego pociągu, obojętnie z jakiego powodu, skutkuje naliczeniem kary wynikającej z zawartych z nami umów. Z naszymi zleceniodawcami oraz Deutsche Bahn ustaliliśmy jeden wyjątek. Jest nim nasz ostatni wieczorny pociąg przejmujący każdego dnia na dworcu w Kassel pasażerów z debowskich pociągów IC. Są one często opóźnione o 25, a może nawet o 40 minut. My czekamy na przesiadających się do nas podróżnych za zgodą zleceniodawcy. DB w swoich pociągach za pomocą głośników informuje pasażerów o tym, że czekamy. Zarządzająca siecią, spółka DB Sieć, również o tym wie, więc technicznie nie ma problemów. Prywatny konkurent Keolis stawia sobie wyższe cele niż wielki państwowy kolejowy brat Deutsche Bahn. Punktualność oznacza dla nas, że nie mamy większego spóźnienia niż 3 minuty, a nie jak u DB 5 minut, a może nawet 10 czy 15. Naszym ambitnym celem jest prawdziwa punktualność. Deutsche Bahn musi więc radzić sobie samemu z problemami wynikającymi z tak zwanych wąskich gardeł, czyli niedostatecznie rozbudowanej sieci kolejowej na pewnych odcinkach trasy. W rozliczeniach z zamawiającym przewozy regionalne takie połączenia są ważniejsze niż skomunikowanie systemu z dalekobieżnymi pociągami DB. Punktualność naszych pociągów ustala się odrębnie dla każdej obsługiwanej przez nas linii. W tym celu na określonych dworcach istnieje dokładny system ustalenia i obliczenia naszej punktualności. Niektóre kontrakty z regionami przewidują rozliczenie nas z punktualności co miesiąc, inne zawierają ustalenia o rozliczaniu raz w roku, co daje nam większą szansę nadrobienia utraconej pozycji, na przykład zimą. Nie liczą się opóźnienia z powodu utrudnień spowodowanych przez prace torowe, ale takie incydenty musimy z góry zgłaszać naszym zamawiającym. Mamy więc wiele pracy, świadcząc usługi naszym zleceniodawcom. Na trasach, gdzie kursujemy sami, prywatna kolej osiąga punktualność około 98%. Taki wynik jest w Niemczech powszechny dla prywatnych przewozów w regionie. My niestety mamy nieco słabszy wynik z powodu utrudnień na dużych dworcach, takich jak Hamm czy Bielefeld. Ale nasi publiczni zleceniodawcy o tym wiedzą i w rozliczeniach z nami biorą to pod uwagę. Na coraz większej ilości dworców automaty do sprzedaży biletów stają się bardzo popularne, ale nie każdy podróżny potrafi z nich skorzystać. W Niemczech instytucje edukacji dorosłych znalazły na to sposób. Wspólnie ze spółką DB Regio oferują specjalne kursy, tak jak na przykład szkoła Volkshochschule w bawarskim mieście Schweinfurt regularnie organizuje dwudniowe lekcje pod tytułem Szkolenie na automatach DB Regio. Za opłatą zaledwie 2 euro uczestnicy kursu na dworcu swojego miasta dowiedzą się w teorii i praktyce, jak dokładnie obsługiwać tajemnicze dla wielu z nich biletomaty. Prelegentem jest specjalista Deutsche Bahn od ofert biletowych oraz od sprzedających je automatów. Na kursie mówi się, jak wydrukować plan połączeń, jak kupić bilet z rezerwacją oraz jak znaleźć specjalne oferty, takie jak dzienne lub weekendowe bilety na wszystkie pociągi typu Regio. Najważniejsze jest dokładne czytanie instrukcji pojawiających się na ekranach automatów i nie poddawanie się presji innych podróżnych czekających w kolejce zakupującym bilet. Szczególnie dla nieco starszych klientów kolei takie uwagi są cenne. Jak na razie najstarsza pasażerka szkoląca się na automatach w Bawarii miała 83 lata. Była bardzo zadowolona z kursu, bo wcześniej młodsi podróżni czekający za nią w kolejce nieraz mruczeli pod nosem, że takie staruszki jak ona i tak nie będą rozumieć nowoczesnej techniki. Rzeczniczka Deutsche Bahn pani Bach zdradziła nam, że nawet ona, młodsza o wiele lat od wspomnianej kursantki i na dodatek zawodowa kolejarka, nieraz miała problemy z biletomatami. W każdym regionie Niemiec oferty regionalne są nieco inne. W jednym regionie ceny biletów oblicza się według stref, a w innym strefy nazywają się woszczynami. W ostatnich tygodniach Deutsche Bahn wprowadziła automaty o nowym obliczu. Ekran oraz klawiatura są większe niż dotychczas. Prościej można kupić potrzebny, konkretny bilet,
a na dodatek wprowadzono obsługę w różnych językach, w tym również w polskim. Doradcą w tworzeniu nowego systemu był Instytut imienia Fraunhofera, specjalizujący się w optymalizacji procesów systemowych. Ale kursy doszkalające nadal będą pełnić swoje zadanie. Mój syn śmiał się, że uczestniczyłam w takim kursie, zdradziła pani chcąca pozostać anonimowa. Ale potem był dumny, że udało mi się kupić bilet za 10 euro, za który bez uczestnictwa w kursie w kasie przy okienku zapłaciłabym 5-krotnie więcej. Jazda po publicznych torach kolejowych wymaga przestrzegania reguł. Za pomocą sygnalizacji maszynista otrzymuje rozkazy drogowe. Strona bloksygnał.de Stefana Bura wprowadza nas w świat niemieckiej sygnalizacji kolejowej i to bardzo głęboko. Dowiemy się tu o rozwoju sygnalizacji na przeróżnych regionalnych kolejach Niemiec i to od początku XX wieku. Na przykład, jakie były sygnały zatrzymania się na berlińskiej kolei miejskiej oraz dalekobieżnej prowadzącej do Hamburga i Wrocławia. Jak wyglądał przekaźnik przysłonowy na trzy kolory. Jaki był schemat ideowy połączeń elektrycznych na stawni na Friedrichstrasse. Specyficzny dreszczyk wywołuje szczegółowy opis sygnalizacji na bocznicy w Peenemünde. Bocznicą tajnej fabryki rakiet zarządzał Wehrmacht. Niemieckie wojsko nie miało własnych reguł kolejowych. Ale Ordnung muss sein, czyli porządek musi być. Tak więc transport ludobójczej broni V2 odbywał się według porządku sygnalizacji cywilnej kolei Reichsbahn. Miłym akcentem naukowego wręcz opracowania tej strony są akapity przetłumaczone na język polski. W ten sposób polskojęzyczny internauta śledzi we własnym języku, na przykład jakie były semafory dzienne na kolei prowadzącej z Wałbrzycha do Jaworzyny Śląskiej. Dalszy akapit zawiera linki kierujące do innych stron, informujących o sygnalizacji w wielu innych krajach. Wśród nich jest link do strony zawierającej aktualne informacje na temat polskich sygnałów, oczywiście w naszym języku. O polskiej sygnalizacji, ale w języku angielskim informuje strona Chestera. Strona jest arcyciekawa, chociażby za swoją piękną szatę graficzną. Autor podkreśla, że wszystkie, również pulsujące sygnały świetlne oraz opisy opierają się na aktualnych polskich przepisach E1. Jesteśmy pod wrażeniem ogromnej wiedzy naszego kolegi, ale również maszynistów, którzy na co dzień muszą pamiętać tak dużą ilość różnych sygnałów. Bez sygnałów na dworcach i na szlakach żaden pociąg by nie ruszył. Na stronach internetowych dowiadujemy się, co tak naprawdę te sygnały oznaczają. Jeszcze w 1992 roku sieć górnośląskich kolei wąskotorowych miała imponujący zasięg. Liczyła 153,2 km linii kolejowych z wieloma bocznicami przemysłowymi. Ale czasy przewozów towarowych na wąskim torze minęły. Obecnie duża część torów jest rozebrana. Ocalałą część trasy z Bytomia do miasteczka Śląskiego obsługuje dziś w ruchu turystycznym Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych. Do pociągów wąskotorówki prowadzą schody położone przy bytomskim dworcu osobowym po drugiej stronie torów normalnotorowych. Z naszą kamerą będziemy śledzić najnowszą ofertę bytomskich miłośników kolejnictwa noszącą tajemniczą nazwę pociągiem EC Sząbierki do EC Sząbierki. Trasa jest co prawda krótka, ale program wycieczki bardzo ciekawy. Celem naszej wyprawy jest bowiem EC, czyli zabytkowa elektrociepłownia. Nasz pociąg ciągnie spalinówka rumuńskiego pochodzenia LXD2, do której doczepione są również rumuńskie wagony osobowe typu BX-HPI. Swoje początki górnośląska wąskotorówka miała w latach 1851-1855. Wtedy z Tarnowskich Gór ułożono trasę kolejową o prześwicie toru 30 pruskich cali, czyli 785 mm. Na tym właśnie prześwicie toru wcześniej jeździły na Śląsku pierwsze kolejki konne na terenach rozwijających się kopalni i zakładów przemysłowych. Od 1884 roku Górnośląska Kolejka Wąskotorowa została upaństwowiona przez Prusy. W 1901 roku
Górnośląska Spółka Kolejowa zarządzała już 138 km linii połączonej z 203 km bocznic zakładowych. W 1922 roku Górny Śląsk został podzielony na dwie części, polską i niemiecką. Polski Śląsk dostał 2/3 obszaru wąskotorówki, ale niemiecka część z Bytomiem oraz warsztatem w Rozbarku otrzymała największą część infrastruktury oraz taboru. Po niemieckiej stronie Śląska została również elektrociepłownia Szombierki. Wyprawy organizowane przez bytomskich miłośników kolejnictwa to obecnie jedyna możliwość podróży w gasnącą krainę dawnego przemysłu. Na co dzień elektrociepłownia jest zamknięta dla gości, bowiem w części tego olbrzymiego kompleksu nadal wre praca. Wchodzimy w krainę przykurzonych sadzą, ceglanych hal, w świat przesiąknięty zapachem smarów i pary. Na początku wycieczki usłyszeliśmy informacje o rodzinie założycielskiej ze szlacheckiego niemieckiego rodu, o ówczesnych zwyczajach zakładania dynastii przemysłowców poprzez udane małżeństwa między rodzinami magnatów, o funkcjonowaniu zakładów na Górnym Śląsku, gdzie kopalnie, huty oraz zakłady dostarczające prąd i ciepło tworzyły połączony łańcuch produkcyjny. Duże hale, dziś bez ówczesnego wyposażenia, wyglądają imponująco, a ich ogrom przytłacza zwiedzającego. Tu pojedynczy człowiek nic nie znaczył, praca odbywała się jedynie zespołowo, a jej rytm wyznaczały maszyny. Przy budowie fabryk angażowano najlepszych architektów w tamtych czasach, nie obawiających się śmiałych rozwiązań dla tego typu obiektów. Część biurową, dyrektorską, wykańczano zazwyczaj marmurem i innymi ekskluzywnymi materiałami. Duża hala między piętrami obecnie służy okazjonalnym imprezom i wydarzeniom kulturalnym. W dalszych halach znowu widzimy wielkogabarytowe urządzenia. Rozwój przemysłu na Górnym Śląsku był powiązany z szybkim rozwojem techniki. Co dla dzisiejszego człowieka wygląda archaicznie, w tamtych czasach przedstawiało najwyższy poziom rozwoju technicznego. Elektrociepłownia bazowała na spalaniu węgla. Węgiel bez przerwy dowożono do zakładu i ładowano do wielkich pieców z góry. Piece wytwarzały parę, która napędzała olbrzymie turbiny produkujące prąd i ciepło. Na bieżąco należało usuwać z pieców szlakę i popiół, a następnie wywozić ciągami specjalnych wózków. W tej części hali musiało być gorąco i głośno, musiało być pełno pyłu i dymu. Praca nie była bezpieczna. Nieraz dochodziło do wybuchów gazów, wtedy należało szybko udać się do schronów. Halo, halo. A tu widzimy zakładowy telefon. Takim telefonem mistrz zmiany miał bezpośrednie połączenie z innymi działami w zakładzie. No ale dziś my wolimy jednak skorzystać z telefonów komórkowych. Wytwarzanie prądu wymaga przemyślanego sterowania procesami. Jesteśmy w rozdzielni. W tej centrali jeszcze kilka lat temu codziennie kontrolowało się cykl produkcyjny. Przewodnik wycieczki pozwala nam dotknąć gałki i przełączników na pulpicie. Młodzież będąca tu razem z nami chętnie korzysta z takiej okazji. Nam ta centrala ze swoją topornością raczej kojarzy się z feralną elektrownią atomową w Czarnobylu, więc wolimy niczego jednak nie ruszać. Elektrociepłownia Szombierki to wielka świątynia przemysłu. Wzbudza podziw dla tamtych pokoleń zarabiających na chleb w tak niełatwych warunkach. Wracamy do miejsca postoju wąskotorówki. Elektrociepłownia jest położona przy normalnotorowej linii kolejowej prowadzącej z Katowic do Opola. Podczas naszej wizyty w elektrociepłowni pociąg czekał na pobliskim terenie lokomotywowni w Karbiu.
Teraz wraca do nas mostem przecinając trasę normalnotorową. Po II wojnie światowej górnośląską wąskotorówką zarządzało PKP. W 1950 roku sieć miała długość 233,5 km. 5 lat później przewieziono rekordową ilość ponad 6 milionów ton towarów, co stanowiło prawie połowę wszystkich przewozów towarowych PKP w całej Polsce. Warto o tym pamiętać, żeby dobrze zrozumieć znaczenie tego bardzo efektywnego kiedyś środka transportu. Bo górnik na dole się fez nacharuje, a łopy do wypłaty zawsze brakuje. Bo dziś podobno już węgla nie trzeba. Tak no to wmawiają ci, co kapcy pełne mają, a przed za węgiel kraj odbudowali. A teraz ciepłym oczym Śląsk cały olali i gruba za grubą w Warszawie zawierają, a nas tu hajerów głęboko tu mają. A przeca za węgiel kraj odbudowali, a teraz ciepłym oczym Śląsk cały olali i gruba za grubą w Warszawie zawierają, a nas tu hajerów głęboko tu mają. Hajer, hajer, hajera, kto z nami rapuje, ty nie znasz prac. Hajer, hajer, hajera, kto z nami rapuje, ty nie znasz prac. Jesteśmy z powrotem na przystanku przy dworcu w Bytomiu. Zaraz wrócimy do lokomotywowni w Karbiu. Ciekawostką jest, że trasa obsługiwana obecnie przez Bytomskie Stowarzyszenie Wąskotorowe nigdy wcześniej nie służyła przewozom osobowym. Kiedyś pociągi osobowe kursowały tylko na trasie Gliwice - Rudy - Racibórz. Przewozy te wystarczyły, żeby wpisać do statystyki PKP kolejne rekordy. W 1955 roku na wspomnianym odcinku przewieziono 1 800 000 osób, co stanowiło 5,2% wszystkich przewozów osobowych PKP w Polsce. Obecnie rozważa się reaktywację przewozów osobowych na 7-kilometrowym odcinku trasy Gliwice - Trynek - Rudy - Racikorskie. Może w Trynku powstanie kolejowy skansen. Thank you.
Jesteśmy na terenie lokomotywowni Wąskotorówki. Szczegóły wyjaśnia nam prezes stowarzyszenia Bartosz Uryga. Znajdujemy się na stacji wąskotorowej w Bytomiu Karbiu. Przed nami znajduje się wieża wodna do zasilania wodę żurawi wodnych, którymi wodowano kiedyś parowozy. Tutaj z lewej strony znajduje się jeden z ocalałych żurawi. Żuraw wodny znajduje się przy kanale oczystkowym. Kanał oczystkowy jest to takie miejsce, przy którym obrządzano parowozy. Parowóz, kiedy wyjeżdżał z lokomotywowni do pociągu, bądź też wracał po służbie do lokomotywowni, musiał przejść szereg czynności, które były czynnościami konserwującymi. Dobrać wodę, dobrać węgiel, zrzucić szlakę, czyli ten węgiel, który został spalony w piecu. A co tak mocno przyciąga młodych miłośników kolejnictwa zaangażowanych w stowarzyszeniu? Moją przygodę tutaj z kolejką wąskotorową rozpocząłem 7 lat temu. Wówczas jeszcze byłem młodą osobką, która tutaj przychodziła pomagać. No wówczas głównie pomagałem raz, dwa razy w miesiącu, teraz już to jest troszkę częściej. Staramy się to wszystko utrzymać w jak najlepszym porządku. Staramy się tutaj, żeby jak najlepiej ta kolej jeździła. Utrzymujemy pociągi, torowisko, wagony w jak najlepszym stanie. Staramy się przynajmniej, żeby to było, bo wiadomo, zawsze są jakieś komplikacje, ale jest tutaj takie grono, które naprawdę daje radę. PKP oraz właściciele bocznic posiadali znaczną ilość parowozów. Niestety niewiele z nich ocalało. Znajduje się jeden z dwóch posiadanych przez Górnośląskie Koleje Wąskotorowe parowozów. Jest to parowóz typu LAS, który przyszedł do nas z zakładów metalowych Silesia. No niestety jego stan jest wizualnie bardzo dobry, natomiast trzeba troszeczkę pieniążków na to, żeby przywrócić go do stanu czynnego, żeby nadawał się do prowadzenia pociągów. Przed II wojną światową na głównych szlakach królowały parowozy serii TW-29. W 1947 roku w Chrzanowie, na podstawie tych przedwojennych planów konstrukcyjnych, powstały parowozy serii TW-47. Dalszym udoskonaleniem były parowozy serii TW-53 z 1953 roku. Niestety ilość zachowanych świadków dumnej kiedyś trakcji parowej górnośląskiej wąskotorówki obecnie można zliczyć na palcach jednej ręki. Za nami znajduje się drugi z naszych parowozów. Jest to parowóz TW-47 o nitowanej konstrukcji. Jedyny taki egzemplarz zachowany na świecie. Jest to parowóz pięcioosiowy. Kolejna wersja w wielkiej rodzinie tężaków górnośląskich, które były od lat 20. produkowane na potrzeby prowadzenia ciężkich pociągów towarowych. Wyprawy do elektrociepłowni Sząbierki odbywają się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. Warto skorzystać z tej oferty oraz z innych atrakcji przygotowanych przez entuzjastów wąskotorówki w Bytomiu. To wszystko na dziś. Dziękuję, że byliście z nami. Zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.